Dziś 10 czerwca, poniedziałek, jesteśmy w Ewangelii według świętego Mateusza, w piątym rozdziale, wiersze od pierwszego do 12. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To jedno z błogosławieństw, ale jak wiecie, tych błogosławieństw jest więcej. I wszystkie one tak naprawdę opowiadają o tym, kim jest Jezus. Jezus w ten sposób, jakby. Pokazuje swój autoportret, prawda? Czyli jest w tych błogosławieństwach zawarte wszystko to, co się w nim dokonuje. A tym jednym z nich, tych błogosławieństw, i to pierwszym, jest właśnie błogosławieni ubodzy w duchu, czyli ci, którzy mają wszystko, jak samo słowo ubogi wskazuje, u Boga czyli ta ufność, którą w sobie noszą, nie leży w świecie, nie leży w dobrach ani materialnych, ani duchowych, lecz u Boga. Jest taka piękna rycina, którą święty Jan od Krzyża narysował, gdzie pokazuje, że droga na górę Karmel, a więc do zjednoczenia z Bogiem, wiedzie właśnie poprzez nic. Nic i nic. Ale wtedy w naszym sercu jest Bóg jest ta Jego obecność najpełniejsza. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.